7, czekajcie, jakieś, bo jest kalendarz. Wszyscy zawodnicy dostają na start takie fajne pakiety startowe. Dostaliśmy takie fajne torby. Jest tutaj pełno różnych przynęt, jakieś miarki widzę. Dostaliśmy też swoje identyfikatory. Pierwsze 50 osób też zostało w kalendarze. O, jest taka bardzo fajna miarka Nemo. Także będzie pewne co do wymiarów, że wszystko będzie dobrze mierzone. Takie fajne energy drinki, które żeby trochę energii dodały. Przynęty od Lucky Johna. Tu kolejny, taka mała brytóweczka też od Lucky Johna. O, kolejną rzeczą jest naprawdę taki bardzo fajny ocieplacz. Mega on mi się przyda. Jeszcze nigdy tego nie miałem, ale na pewno bardzo dobrze się to sprawdzi dzisiaj, bo jest dosyć zimno. Jeszcze są takie fajne nożyczki do lecionki i taki fajny woblerek od Dorado. Zobaczymy, może będzie dzisiaj szczęśliwy. No i to już jest wszystko. Na pewno będę łowił tylko woblerka, bo wydaje mi się, że może przynieść jakąś fajną rybę dzisiaj. Właśnie powoli zaczyna się śniadanie, także wszyscy zostali zaproszeni i idziemy powoli sobie jeść. Są fajne kiełbaski i w ogóle dużo bardzo jedzenia, także teraz idziemy sobie zjeść. Tu kiełbasy zjecie? No pewnie. Tutaj sztuczce macie. Chlebek i czupy musztardy są tam na stołach za ogniskiem. Dobra. Proszę. Dzięki. Dzięki. Tak, tak, częstuj się, woda tutaj co jest. Troszkę się zmieniła struktura naszych zawodów, bo zawody nasze zaliczają się do stopnieniu imienia Jerzego Majera. Jana Majera, przepraszam, od tego roku. Także jak ktoś z Was dzisiaj złowi komplet lub jedną, nie wiem, 80 czy 90, to ma szansę nawet na wygranie całego turnieju. Między 8 a 14 mamy zawody. Złowione ryby muszą być zgłoszone do 14 godziny. Każdy ma numer telefonu na numerze startowym. Na ten numer prosimy wysyłać zdjęcia. Zawodnik może zgłosić dowolną ilość punktowanych ryb. Liczyć się będzie łączna długość dwóch największych. Do klasyfikacji zaliczane są łosoś i drocz od 50 cm. Zawodnik musi przedstawić sędziemu dowód wypuszczenia ryby w postaci najlepiej krótkiego filmu bądź zdjęcia ewidentnie potwierdzających fakt uwolnienia. Na niektórych miejscach woda jest wylana, są nawisy lodowe. Uważajcie na siebie! Bądźcie bezpieczni, nie świrujcie, nie właśnie tam, gdzie jest to niemożliwe, albo przynajmniej sprawdźcie najpierw tak, czy jest bezpiecznie. To przede wszystkim. Jedźcie, walczcie i przysłuchajcie zdjęcia. Połamania! No to co, zaczynamy. Także może jeszcze raz na spokojnie się z Wami przywitam. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bracia Okoń. Jak widzicie, jesteśmy dzisiaj nad Iną. Jesteśmy na zawodach trociowych Nemo. Centrum Wędkarskie Nemo właśnie zorganizowało takie zawody. Jestem dzisiaj na zupełnie nowym odcinku rzeki. Jeszcze nigdy tutaj nie byłem. Podobno bardzo fajne ryby tutaj padają. Jest bardzo fajna pula nagród. Tak jak widzicie, fajne puchary, nagrody. Także jest o co walczyć. No i co, nie ma co tracić czasu, bo jesteśmy na zawodach. Ja na początku zaczynam od takiego twistera, ponieważ jest bardzo wysoka woda. No i co, zaczynamy łowienie.
Łowię już jakieś, myślę, z 15 minut. Na razie nic się nie dzieje. Idę sobie w dół rzeki. Jak widzicie, idą ze mną jeszcze 3 osoby. Cały czas męczę na tego białego twistera. Zaraz go, myślę, zmienię na jakiegoś woblera, żeby wytestować coś innego. No ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że zaraz coś się wydarzy. Jest koło godziny 8:30, coś takiego. Także ja się zabieram za łowienie, a wy oglądajcie dalej. Słuchajcie, teraz była taka niesamowita akcja. Miałem zaczep w wodzie. Niestety twister mi się zahaczył o jakiegoś badyla i podwinąłem na maksa szczytówką do tego zaczepu. I mi się zaczepiło i prawie straciłem szczytówkę wędki w wodzie. Na szczęście się udało. Rzuciłem wyczepiaczem w ten zaczep, przyciągnąłem go i jakoś sięgnąłem ręką tej szczytówki, a naprawdę było tak blisko końca łowienia. No ale cóż, na szczęście się udało, także łowimy dalej. O kurde, wszystko git? Wyjdziesz czy ci pomóc? No wyjdę, ale wszystko mokre. O kurde, bo ci się do wodorów nalało. Wszystkie mokrego, o wlał się! O ja, weź, wychodź szybko i musisz za to ten. Wylać. Jaka akcja. Słuchajcie, dzisiaj jest normalnie jakiś niesamowity dzień. Wcześniej to moja akcja z wędką. Prawie miałem po łowieniu i teraz Michał wpadł tak do wody, że nalało mu się normalnie całe wodery wody. Także normalnie dzień przygód. Na razie o żadnych rybach nie słyszeliśmy, nie widzieliśmy żadnej spławki, żadnego brania nikt nie miał. No ale cały czas walczymy. Nie wiemy, czy ktoś złowił jakąś rybę ogólnie na zawodach, ale to się dowiemy później. My cały czas walczymy. Ja łowię cały czas na twistera. Jest strasznie wysoka woda. No i zobaczymy, może coś się jeszcze uda złowić. Jak tam jakieś branko było? Ale też nikt nie złowił, wiesz, by się pytałem. Tak? No jeszcze nie kanie ryby. Ale z całych zawodów? Tak. O, kurde. Może co, ostatnio były te w Goleniowie też, no, zawody. Rok temu. Nie, ale też tak kilka dni temu, niedawno. No. To jedną rybę, na tam też było dużo, chyba ze 100 osób, jedna ryba. O Jezu. Taka 78, ale jedna. No. I wygrał ten sam gościu co rok temu, nie? Ale tutaj? W Goleniowie, tam chyba koło Smolt czy coś takiego. Aha, no, no, no. No to też jedna ryba, no także zobaczymy, no jak to dzisiaj będzie. Jest możliwe, że ktoś coś złowi, to już wygra zawody. Albo losowanie. No. Powiem wam szczerze, że pogoda do wędkowania jest naprawdę przepiękna. Sprawdzałem pogodę i miało być właśnie tak gdzieś na plusie, plus 1, plus 2, jest naprawdę cudownie. Przylotki w ogóle nie zamarzają, co prawda jest trochę lodu, ale jest on na tyle gruby, że jak widzicie, da się po nim chodzić. Także naprawdę nie jest źle, fajnie się naprawdę łowi. Z tego co wiem, to niestety jak na razie na całe zawody nie padła ani jedna ryba. Także no niestety, być może jest trochę lipa z braniami. Ja teraz zmieniłem na woblera, tego którego dostałem w pakiecie startowym. Może przyniesie mi trochę farta, zobaczymy. Jak na razie przyszedłem jakieś 2-2,5 km. Także całkiem sporo. Jeszcze mam do przejścia takie dwa razy tyle, czyli około w sumie 5. Jestem pierwszy raz na tym odcinku i naprawdę rzeka tutaj wygląda bajecznie. No ale niestety jak na razie ani żadnego brania. No ale co, będziemy próbowali. Być może jak złowimy jakąkolwiek rybę, to już wygramy zawody, także trzeba machać. Zaczął wiać dosyć spory wiatr, dlatego rękawiczki bardzo dobrze mnie od niego osłonią. Takie dosyć grube. Powoli wychodzi, jest fajne słońce. Także fajnie jest, ale lekko zaczęło wiać, także rękawiczki się przydadzą. Kurde, nie wiem czy brania nie miałem. Nie wiem czy nie miałem brania. Nagrywasz? A no tak. Cześć, Michał. Cześć, Wojtek. Witam. Ale fajny cukierasek.
No, jest to za głęboko schodzi trochę. No. Ja zmienię na coś innego. Albo. Ale fajne pudełko. To takie wiesz, no, no. Ja tak 20 lat mówię, także mam takie zbieractwo. Wędkarski nieład, tak zwany. Stare, no to ja nie dbam o porządek. Ale dużo tego jest. Jak najwięcej woblerów. Handmade, no. Nie wiem po co, ale... Zrobiłeś jakąś treść w tym sezonie już? W tym sezonie nie. W tamtym roku miałem dwie, na początek sezonu. Pokaż jakieś woblerki, możesz pokazać? A, nie ma problemu. Chcesz to? Jakieś, które ci się dobrze sprawują? Nad wodą. Wiesz co? No zobacz, to jest tak, to są moje woblery. O, no duże jest. Kolorowo teraz, no. Nie? No tak, no początek roku, no to wiadomo, jeszcze ryby nie przekute. Ja tak lubię, wiesz, trudne warunki, troszeczkę rzeka wylała, trochę tak łowię. No dużo tego jest. Głęboko schodzące, trochę jednak teraz woda spadła i muszę regulować je po prostu łóżkiem, po to, żeby odchodziły mi do boku. No tak, tak, no, no, tak się właśnie można. Zapomniałem tak naprawdę kombinerek, mam takie szybce. To chyba w pakiecie startowym dostaliśmy, nie? Na zawodach były, no. No, bardzo fajnie. Dlatego fajnie, bo ten. A teraz chciałem wyciągnąć Jutka Sendala Woblera, bo miałem Invadera Dorado, troszeczkę za głęboko schodzi, no i porzucam jeszcze trochę. No, a dzisiaj powiem ci, na zawodach fajnie było. Bardzo fajnie, no. Pogoda super, jedzenie też super, a... Fajnie, że ten, przelotki nie zamarzały, ogólnie przyjemnie się łowiło. Wiesz, ja nie byłem ostatnio, jak tutaj było wylane, ale widzę po tej rzece, że jednak było, jak się jedzie gdzieś było, no. Dalej na Sowno, czy gdzieś dalej, nawet na Zabroś, to po prostu wylane wszędzie. No ja tutaj męczyłem kilka dni, o, fajnie chodzi. I teraz, zobacz. No, pięknie to chodzi. Tak, żeby odchodził od burty, żeby nie haczyło brzeg. Próbuję go dogiąć w drugą stronę. Ciężko. O, teraz zobaczymy. No dalej nie chcę patrzeć. Jeszcze raz w drugą. O, teraz będzie dobrze. O, no, wiele jest. Odchodzi. Duża różnica, no. A tak to widzisz. Fajne zawody, fajna atmosfera, jak zawsze. Przyjechali trociarze z całego Pomorza. Wiem, że z Poznania, z Koszalina. Tak naprawdę od nas jest 10 osób z Kołobrzegu, z Koła Drzonowo. No Szczecin, Poznań, Police. Bardzo chciałbym, żeby ta tradycja wędkarzy i zawodów trociowych jak najwięcej... O, widziałeś to? No właśnie, słyszałem, no. Spławiło się to. Gdzieś tam się coś spławiło, tutaj niedawno też właśnie słyszałem jakąś rybę. Ale widzę, że coraz mniej ludzi jeździ na zawody. No to jest przykre, no bo... No to jest, są realia naszych polskich wód, nie? No tak, i za to jest coraz gorzej. Tak naprawdę cieszę się też, mam sklep wędkarski w Kołobrzegu i coraz więcej widzę młodzieży, którzy przychodzą zdać kartę wędkarską, przychodzą na egzamin i cieszę się bardzo, że coraz więcej takich młodych ludzi przychodzi, a nie siedzą w domu przed komputerem, przed telewizorem, przed tak naprawdę telefonem, bo to jest najgorsze. To jest bardzo fajne, no. Tylko coraz więcej ludzi przychodzi, łowi ryby i pytają się... Że mają pasję, nie? Tak. Panie Michale, gdzie bym mógł pojechać? Jak mam łowić? Ja się cieszę, że mogę po prostu kształtować tych młodych wędkarzy. I tak naprawdę, no, chciałbym, żeby było ich jak najwięcej, ale no, czasy są jakie są. Także cieszę się, że też łowisz ryby. No, poznałem, to jest jednak dzisiaj bardzo fajna pasja, nie? Tak. Należy ją udoskonalać. No dobra, no to ja życzę panu miłego dnia. Dzięki bardzo za taki krótki wywiadzik. Ja będę jeszcze łowił sobie, wiesz? No. Także jakbyś chciał potem przyjść, ja będę łowił. Dobra, powodzenia. Właśnie dostaliśmy dobre info. Słyszeliśmy o jednym komplecie ryb, czyli dwie ryby złowione przez jakiegoś wędkarza. Oprócz tego chyba nic o niczym nam nie wiadomo. Także szansa na drugie i trzecie miejsce zawsze jest. Przed chwilą rozmawiałem z Dominikiem,
i doradził mi, żebym założył obrotówkę i nią machał. Także teraz właśnie tak zrobiłem. Coś takiego. Dlatego teraz stawiam wszystko na jedną kartę i zobaczymy, czy to się opłaci. Trzy. No także co, powoli zawody dobiegają końca. Ja już skończyłem mówienie, ja sobie właśnie ciepłą główeczkę. Padł jeden komplet ryb, niestety nic poza tym się na 68 się nie działo, ale zawsze klimat i atmosfera jest naprawdę mega fajna. Warunki do łowienia są idealne, także naprawdę bardzo fajnie się łowiło. Także ja zaczynam jeść, bo jestem już naprawdę bardzo głodny i widzimy się przy rozdaniu nagród. Wszystkim dziękujemy za przybycie. Mam nadzieję, że bawili się Państwo dobrze. Mam nadzieję, że pogoda dopisała mimo wszystko. Mam nadzieję, że dobrze będziecie wspominać tutaj występ na naszych zawodach. Szczęście dopisało dzisiaj jednej osobie. I umiejętności, pewnie trochę szczęście. Kolega Mikołaj Jezierski złowił komplet. Brawo! Jakby ktoś jeszcze nie widział. Brawo! Sami za 74, tak? Sami jest 60. Także gratulujemy i zapraszamy. Mikołaj, rozwaliłeś system. Mikołaj, gratulacje. Zależało. Proszę bardzo. Ja to sobie zaraz zapakujesz, zabierzesz, mam nadzieję, że się przyda. Rozlokujemy jeszcze wśród Was 10 takich upominków, gadżetów. Pewnie się Wam przydadzą, tam są szynelki, kilka wędek, jakiś powrot. Jeśli coś tam nie dopilnowaliśmy, postaramy się na przyszły rok, żeby było tak bardziej sprawnie. Robimy to dopiero drugi raz. I mam jeszcze dla Was taką informację, że po rozliczeniu całych zawodów, jeżeli nam zostaną jakieś środki, to ufundujemy nowe ławki i nowe stoły w jakimś nowym miejscu lub dwóch nad rzeką Iną, gdzie wszyscy się spotykacie, łowicie. Tu z Andrzejem ustalimy tak, żeby w fajnym miejscu, czy jakimś może ognisku, czy coś, postawimy dwa takie miejsca mniej więcej jak to. Tylko to jak zrobimy, wrzucimy zdjęcia i będziecie to widzieć. Było super. Także dziękuję Wam bardzo. Także tym pięknym akcentem kończymy ten dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz jakiś fajny komentarz. My widzimy się w następnym odcinku i do zobaczenia nad wodą. Siemano.